steal from the Empire? You just walk in like you belong. They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They can't imagine that someone like me would ever get inside their house. Witajcie kochani. W poniedziałek w programie Good Morning America premierę miał drugi zwiastun serialu Andor, który oczywiście chwilę później udostępniony został również na YouTubie. Tradycyjnie, jak zawsze w takich sytuacjach, omówimy więc sobie szczegółowo ten trailer. Pogadamy sobie o tym, czego się z niego dowiedzieliśmy o fabule, a także jakie detale mogły umknąć fanom na pierwszy rzut oka. Nim zaczniemy, to jeszcze tylko podkreślę, że zwiastun poinformował nas o nowej dacie premiery serialu. Nie zadebiutuje on na Disney Plus 31 sierpnia, jak pierwotnie planowano, a 21 września. Także no, zmiana niewielka, a że od razu na premierę dostaniemy pierwsze 3 odcinki, to raczej powodów do narzekań nie mamy. No dobra, to tyle słowem wstępu, bierzemy się do roboty. To, co od razu zwróciło moją uwagę w pierwszych scenach z trailera, to ujęcia z młodym Andorem. Pamiętacie na pewno scenę z Łotra 1, w której Andor mówi, że walczy z Imperium od kiedy tylko skończył 6 lat. Suddenly the rebellion is real for you. Some of us live it. I've been in this fight since I was 6 years old. You're not the only one who lost everything. W serialu mamy dostać retrospekcję z dzieciństwa głównego bohatera, a ujęcia w zwiastunie sugerują, że zobaczymy, jak ta walka z Imperium się dla Andora rozpoczęła. Oczywiście nie mamy stuprocentowej pewności, że na tych ujęciach widzimy młodego Andora, ale biorąc pod uwagę, że kiedy te sceny są pokazywane, słyszymy głos bohatera mówiącego o walce z Imperium, no to skojarzenie jest dość oczywiste. Zwłaszcza, że niedawne wycieki wprost mówiły o tym, że w serialu ujrzymy, jak niszczona jest ojczysta osada Andora. A to ujęcie zdaje się pokazywać nam zgliszcza tego, co niegdyś było dla niego domem. Przez krótką chwilę na ekranie dostrzec możemy też chyba klony, więc podejrzewam, że to ujęcie również pochodzi z tych retrospekcji, w których Imperium atakuje planetę głównego bohatera. Te retrospekcje będą też o tyle ważne, że oprócz Andora zobaczyć mamy w nich jego siostrę. Siostrę, która ma odegrać ważną rolę także w wątku teraźniejszym. Na kilku ujęciach w zwiastunie widzimy zresztą Adri Arjonę, która ma ponoć wcielać się w siostrę Andora. Co ciekawe, na jednym z ujęć widzimy, jak zostaje zatrzymana przez imperialistów, a informacje dotyczące castingu do serialu zdradziły już wcześniej, że postać Adri ma być szpiegiem. Pytanie brzmi, dla kogo będzie szpiegować? Dla rebelii czy dla Imperium? To na ten moment akurat nie jest jasne, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na scenę z imperialną inspektor o imieniu Dedra Mero. You're in my net. Are you a fish? Or are you a thief? Być może rozmawia ona właśnie ze schwytaną siostrą Andora, a jej słowa sugerują, że zmusza ona do współpracy rodzeństwo głównego bohatera. To byłby naprawdę ciekawy wątek, jeśli nieświadomie Cassian stałby się dla Imperium źródłem informacji o rebelii. To też zresztą tłumaczyłoby, dlaczego w Łotrze 1 Andor był taki nieufny. No bo jeśli wcześniej zdradziłaby go własna siostra, a na szali stałyby losy rebelii, no to jak mógłby po czymś takim ufać komukolwiek, tak? Zważywszy na fakt, że showrunner i scenarzysta serialu Tony Gilroy zdradził w jednym z wywiadów, że Andor przez lata był takim drobnym złodziejaszkiem, praktycznie wychowanym na ulicy, zakładam, że możemy mieć przedstawione bliskie relacje brata z siostrą, którzy osieroceni w dzieciństwie, no, byli dla siebie przez lata jedynym wsparciem w tym brutalnym świecie. Taka zdrada zabolałaby więc Andora tym mocniej. Oczywiście to tylko spekulacja, ale wydaje mi się, że do tego to może zmierzać. Kończąc już wątek przeszłości naszego bohatera, wypada jeszcze wspomnieć o Bitu Imo, droidzie należącym do Cassiana. Droid ten pokazany został niedawno na Comic-Conie w San Diego, gdzie mogliśmy dowiedzieć się, że służył on rodzinie Andora od wielu lat. Być może to jedna z ostatnich pozostałości po dawnym życiu, jakie pozostało Andorowi.
W zwiastunie oprócz Andora pierwsze skrzypce grają Mon Mothma i Luten Rael. Skupmy się teraz na Lutenie, zupełnie nowym bohaterze granym przez Stellana Skarsgarda, bo to o nim wiedzieliśmy do tej pory najmniej. Luten zdaje się być ważną postacią w szeregach rebelii, a przynajmniej tej jej bardziej militarnej części, bo w aspekt polityczny wprowadzi nas w serialu Mon Mothma. Nie wiemy póki co nic o przeszłości Raela, ale zapewne jest on jakimś weteranem wojen klonów, na co wskazuje chociażby ten dialog. You're slipping. I'm not slipping. I've just been hiding for too long. Akcja serialu toczy się około 15 lat po zemście Sithów i wygląda na to, że Luten spędził ten czas w ukryciu. Teraz jednak wraca do gry, by pomóc narodzić się rebelii. Nie tylko sprawia wrażenie zaprawionego w bojach pilota, który z powodzeniem walczy z TIE Fighterami, ale pełni też funkcję takiego rekrutera. To w końcu on proponuje Andorowi dołączenie do rebeliantów, co słyszymy w zwiastunie. Cassian Andor. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? Wspomniany już wcześniej Gilroy zdradził, że w tych pierwszych odcinkach serialu Andor jako złodziej wda się w zatarg z Imperium, a z tarapatów wyciągnie go nie kto inny jak właśnie Luten. Rzecz jasna, Raal ma w tym swój interes, bo poszukuje potencjalnych żołnierzy i agentów dla rebelii, a młody Andor, chcący w końcu odwetu na Imperium za wydarzenia z przeszłości, zdaje mu się perfekcyjnym kandydatem do takiej roboty. Podobnie jak Saw Gerrera, którego rekrutację również widzimy w zwiastunie. It's calling war. Już w grze Upadły Zakon widzieliśmy, jak Saw staje się bojówkarzem z, no powiedziałbym, dyskusyjnym kompasem moralnym, a więc człowieka chcącego po prostu walczyć z Imperium, ale jednocześnie no, nie mającego problemu z poświęcaniem innych. W serialu Gerrera będzie zapewne jeszcze bardziej ekstremistyczny w swoim podejściu, tak przynajmniej podejrzewam. Zresztą sam Luten mówi w zwiastunie, że potrzebuje każdego wojownika i bohatera, jakiego jest tylko w stanie znaleźć. W normalnych okolicznościach prawdopodobnie nie chciałby współpracować z dość nieprzewidywalnym Gerrerą, ale rebelia nie mogła raczej wybrzydzać, zwłaszcza na tak wczesnym etapie swojego istnienia. Tak jak mówiłem wcześniej, o ile Luten pokaże nam tą militarną część rebelii, tak za sprawą Mon Mothmy zobaczymy, jak powstaje ona w kuluarach Imperialnego Senatu. W zwiastunie widzimy Mothmę nie tylko w Senacie, ale też podczas rozmowy na jakimś takim bankiecie grubych ryb świata polityki, na którym, na to przynajmniej wygląda, próbuje ona zwerbować do sprawy innego senatora. As long as everyone thinks I'm an irritation. There's a good chance they'll miss what I'm really doing. What are you really doing? Bardzo podoba mi się ten fragment, gdzie Mon Mothma mówi, że chce być postrzegana przez zwolenników Imperium jako taka idealistka, której działania w zasadzie kończą się na słowach, że to jest klucz do tego, by nie odkryli oni, że pod ich nosem tworzy ona rebelię. Wiecie, pachnie to trochę takim thrillerem politycznym i naprawdę jestem mega ciekawy, jak to zadziała na ekranie, bo uważam, że Gwiezdne Wojny powinny więcej bawić się kinem gatunkowym. Łotr 1 jako heist movie czy pierwszy sezon The Mandalorian w klimacie westernu pokazują przecież, że to franczyzie wychodzi tylko na dobre. Okej, ale wróćmy do samego Cassiana. Na szczególną uwagę zasługują ujęcia z ludźmi w tych białych uniformach. Zresztą w takim samym ubraniu widzimy też przez chwilę Andora. To ma być bardzo ważny wątek w pierwszym sezonie, który zajawiony został już w poprzednim trailerze. Kim są zatem te istoty? Ano, są to schwytani przez Imperium osobnicy przeciwni imperialnym rządom i zesłani do specjalnego obozu pracy. Na stopklatce można dostrzec, że chodzą oni bez butów i nie jest to bynajmniej przypadek.
W wyciekach sprzed kilku miesięcy była mowa, że w serialu pojawi się obóz, w którym więźniowie będą zmuszeni do chodzenia boso, a podłoga będzie zalana wodą. I za każdym razem, gdy efekt pracy więźniów nie jest zadowalający, przez podłogę przepuszczany jest elektryczny impuls, no rażący dotkliwie pojmanych. Co jeszcze ciekawsze, cały ten obóz ma służyć Imperium do budowy Gwiazdy Śmierci, bo więźniowie tworzą tam części, które potem wykorzystywane mają być do utworzenia tej przerażającej broni. I to właśnie Cassian ma przeniknąć pod przykrywką do tej placówki i nie tylko pomóc pojmanym we wznieceniu buntu oraz ucieczce, ale także odkryć, co planuje Palpatine. Biorąc pod uwagę, że ostatnia misja Andora polegała na wykradzeniu planów Gwiazdy Śmierci, no miałoby to sens, że w serialu zobaczymy, jak dowiaduje się on o istnieniu tej super broni. Ujęcia, w których trójka agentów spuszcza się na linach po zaporze, może być związana z tym wątkiem i właśnie infiltracją obozu. Natomiast nie sposób powiedzieć tylko i wyłącznie po tych obrazkach, czy jest to samo miejsce. Oczywiście głównym motywem serialu będą narodziny rebelii, a tej nie byłoby bez buntu zwykłych ludzi. Zwiastun pokazuje kilka przebitek z jakimiś zamieszkami, a także imperialnego sierżanta mówiącego, że ktoś podjudza tych ludzi. Więc no, nie ulega wątpliwości, że w serialu także Imperium zda sobie w końcu sprawę, że rebelia jest zorganizowaną grupą, która może stanowić dla nich poważne zagrożenie. Jak zawsze to bywa w przypadku zwiastunów, są też pojedyncze ujęcia, z których no trudno wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Mamy chociażby szturmowców śmierci, czy Cassiana uciekającego przed TIE Fighterami, ale no nie sposób nadać tym migawkom kontekstu, więc pozwólcie, że nie będę nawet próbował. W każdym razie zwiastun sugeruje nam, że Andor będzie takim miksem kina szpiegowskiego, heist movie i thrillera politycznego. I póki co wygląda to naprawdę dobrze. Też trzeba uczciwie przyznać, że widać w tym trailerze budżet, bo o ile w Obi-Wanie czy Księdze Boby Fetta, umówmy się, nieraz czuło się, że to seriale, tak w przypadku Andora odniosłem wrażenie, jakbym oglądał zapowiedź filmu kinowego. Wiadomo, trochę może za wcześnie na wyciąganie wniosków, ale jest więcej niż obiecująco. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Jak podobał wam się drugi zwiastun Andora i czego oczekujecie po tej serii, bo dobrze wiemy, że będzie drugi sezon, więc Cassian zostanie z nami na pewno na dłużej. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez was wsparcie. Jeśli podobał ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.